Na co najbardziej czekasz w tegoroczne święta? Czekam, kiedy cała rodzina zbierze się przy wigilijnym stole. Wtedy złożymy sobie wspólnie życzenia, pośpiewamy kolędy, przełamiemy się opłatkiem. Na wspólne chwile z całą dużą rodziną. Na zdjęcie maseczek i zlikwidowanie dystansu. Na powrót do normalności. Na spotkanie z przyjaciółmi. Na częstsze spotykania z rodziną. Bo tego chyba nam ostatnio bardzo brakuje. Czekam na spotkanie z rodziną w ograniczonym oczywiście gronie. I czekam także na to, że wrócimy kiedyś do normalności. Na zakończenie pandemii. Na śnieg. Oby tego śniegu nie było za dużo, żeby samochodów nie trzeba było odśnieżać. I na piękną choinkę. Oby tylko w tym roku te igły tak szybko nie poleciały. Na gwar przy wigilijnym stole. Ja bym przede wszystkim oczekiwała od tych świąt takiej chwili normalności w końcu. Abyśmy chociaż przez chwilę w gronie rodzinnym zapomnieli o tym wirusie, który praktycznie przez cały rok był z nami. Bardzo czekam na spotkanie z całą rodziną, ale jest to pod znakiem zapytania. W tym roku chyba na normalność. Na spotkanie z moją ukochaną mamą, której nie widziałam pół roku. Czego nie może zabraknąć na wigilijnym stole? No przede wszystkim opłatek, ale też serniczki, makowce, no i te wszystkie słodycze. Barszcz z uszkami, karp smażony, pierogi, kapusta z grzybami. Przede wszystkim przy wigilijnym stole bardzo miła rodzinna atmosfera. Muszą być pierogi z suszonymi śliwkami i czekoladą. Karp po żydowsku. Koniecznie kompot z suszu, czyli kompot z suszonych owoców. Zdecydowanie zupa grzybowa mojego taty. Pycha. Na moim wigilijnym stole na pewno znajdzie się zapalona świeca i to nie będzie element dekoracyjny, tylko dla mnie światło jest symbolem nadziei. Nadziei, miłości, czasu, przemijania i też pamięci o tych, których już z nami nie ma. Słodkości, piernik z powidłami i keks z bakaliami. Ale bez zakalca. No i żeby tych potraw było tak bardzo, bardzo dużo. No tylko nie przesadzajmy, nie za dużo, żeby brzuchy nie bolały. Zawsze jest oczywiście ryba i zawsze jest pieczywo, czyli chleb pszenny i zawsze są makiełki. Tradycja z odrobiną nowoczesności. W moim domu na wigilijnym stole zawsze znajduje się hummus. To jest pewna innowacja w święta, ale ja jestem weganką, tak samo zresztą jak mój mąż, więc wszędzie zabieramy go ze sobą. Karp panierowany i karp w galarecie i po grecku. Jest to danie, które wielu uznałoby za profanację, czyli makiełki, ale uwaga, zalane mlekiem. Zdecydowanie pierogi z kapustą i grzybami. Czego życzyłbyś innym na święta? Życzę Wam, aby w te święta każde buzie było uśmiechnięte. Wszystkim życzę dużo, dużo zdrowia i miłości. Żeby Wam niczego nie brakowało. Miłości, ciepła rodzinnego, dachu nad głową. Myślę, że te rzeczy są najbardziej cenne. Wielu pięknych świątecznych chwil, które wywołują uśmiech na twarzy i radość w sercu. Żeby te święta wcale nie były perfekcyjne, ale żeby były przeżyte pięknie i prawdziwie. Pachnącej zielonej choinki. Tylko żeby te igły za szybko nie opadły. No i dużo, dużo, dużo prezentów. Tylko żeby były trafione. Niespodzianek, ale samych takich przyjemnych, sympatycznych. Żeby nie przejmować się małymi rzeczami, tylko cieszyć się tym, co po prostu mamy. Zdrowia, miłości i wolności. Ja chciałabym zcytować fragment mojej jednej z ulubionych piosenek festiwalowych ostatnich lat, czyli życzymy, a właściwie życzę sobie i Wam, aby nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród i mądrych ludzi wokół. Życzę wszystkim miłości, radości i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole. Przede wszystkim nadziei na to, że tak trudny rok, jaki mamy za sobą, już nigdy więcej się nie powtórzy. Wszystkim życzę pokoju w sercu i przyjaźni, przyjaźni. Mam taką piosenkę w harcerstwie, że i kochania, i przyjaźni mi potrzeba. Życzę, żebyśmy potrafili okazywać sobie miłość, serdeczność, przyjaźń, żebyśmy się potrafili wspierać wzajemnie i żebyśmy potrafili sobie pomagać. Zdrowia i spokoju. Spokoju ducha. Chyba najważniejsze. Życzę wszystkim mieszkańcom spółdzielni,
członkom organów samorządowych, pracownikom, a także wszystkim rodzinom w naszej spółdzielni zdrowych, spokojnych świąt z życzeniami na przyszłość również, byśmy i w Sylwestra, który będzie niedługo, a także w następne święta, kolejne w roku 2021, mogli się spotkać w tym samym gronie. Życzę wszystkim dużo zdrowia. Czekaj, ty, oj, za co ja miałam przeczytać? Aha, już wiem, przepraszam, jeszcze raz, dobra. Świeci mi się czoło, tak powinnam się pomalować jeszcze. Dobra. Nie, nie mówię? Widać tego. Nie? O, może troszeczkę. Dobra. Życzymy sobie i wam. I zapomniałam tekstu. Teraz, bo